Hej, witam Was i zapraszam dzisiaj na otwieranie całego kalendarza z Playmobil. Tutaj mam wersję z Mikołajem, także zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie łapce w górę i zerknijcie na moje poprzednie filmy, gdzie otwierałam inne kalendarze adwentowe. Także co? Zobaczymy, co my tu w środku mamy. Jak widzieliście na początku, tak wyglądał kalendarz adwentowy. Po prostu zdejmowało się ten kartonik i tak się przedstawia kalendarz z bliska. Tutaj są 24 okienka do otwierania, więc co? Ja zaczynam od numerku 1 i cóż tutaj się kryje? Widzę coś zielonego. Czy to będzie choinka? Jestem bardzo ciekawa. Jeszcze nigdy nie miałam Playmobil. O, chyba jakiś elf. Rozcinamy i zaraz to zobaczymy. Jak wiecie, ja zawsze dla Was nagrywam takie odcinki, gdzie otwieram całe kalendarze adwentowe i w ogóle testuję różne zabawki, żeby Wam powiedzieć, czy warto, czy się opłaca. Więc to jest pierwsza rzecz z okienka kalendarza adwentowego. Teraz lecimy z numerkiem 2. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, że tutaj są ciemne te okienka i nie widać, co w środku jest. Co to może być? Chyba jakieś narzędzia. Zaraz to zobaczymy dokładnie. Wysypujemy. I teraz widzicie, że mamy tutaj różne przedmioty do naprawy. Klucze, młotki, wiertarki, piły. Ciekawe, co z tego będzie. Trójeczka zupełnie z drugiej strony. I teraz jest jakiś pojazd, bo widzę koła. Sprawdzam, czy to na pewno wszystko. Jakoś to trzeba będzie zmontować. Tak. O, już wiem, co to jest. Pierwsza część już zmontowana. Teraz wystarczy włożyć tutaj tylko koła. Jedno jest. I drugie też już mamy, więc możemy jeździć. A czwóreczka jaka wielka tutaj na górze. Ale strzeliło. Sprawdzamy, co my tu mamy. Jakieś drewienka. Czy to będzie stół? Chyba tak. Poleciało. Sprawdzam, czy to wszystko. No właśnie, to jest pracownia Mikołaja, więc bez stołu tutaj się obyć nie może. Mamy już jedną podpórkę. O, może tak będzie się łatwiej po prostu montowało. Ciach. I mamy to. Teraz czas na piąteczkę. Malutkie okienko, ale jak widzicie, bardzo duża zawartość. Duża saszetka. Co to może być? Na pewno jakaś skrzynka, a co dalej, to dowiemy się za chwilę. Wysypujemy. To chyba jakieś narzędzia specjalistyczne do tej skrzyneczki. Ja nie mogłam doczekać się szóstki, bo to przecież Mikołajki, ale jakie ogromne jest tu okienko i czy to jest święty Mikołaj? Na to wygląda, ale świetnie. Szybciutko to rozcinam, żebym mogła złożyć. No właściwie to chyba tylko czapkę trzeba przyczepić, a nie! Jest tu mnóstwo innych akcesoriów, więc nasz Mikołaj wygląda tak. Dodajemy mu czapę. Ciach. Stawiamy go tutaj. Możemy mu zamontować takie białe rękawki. Tak to się przedstawia. Bardzo ładnie to pasuje do jego stroju. Tutaj mamy list do świętego Mikołaja. Zamontowany list, a również pióro. Zastanawiam się, do czego jest ten czarny element. Może jest to tusz, w którym maczamy pióro, żeby coś tutaj na tym liście napisać. Jestem dopiero na siódmym okienku, a już muszę powiedzieć, że bardzo mi się ten kalendarz podoba. I co to jest? To chyba właśnie tutaj zasiada nasz Mikołaj i zapisuje tutaj wszystkie swoje notatki. Ósemeczka, czyli moja szczęśliwa liczba, jak ja to mówię, kto dotrwał do tego momentu odcinka, niech pisze skrzyneczka, bo akurat nam się tutaj trafiła. A mówię to nie bez powodu, dlatego że zobaczymy, kto ogląda uważnie. I tak, wyciągamy tutaj ten papierek i wydaje mi się, że to będzie świecące, bo takie papierki najczęściej są w takich momentach, gdy ma się coś zaświecić, a mamy tutaj przycisk i latarenkę. Ale pięknie! Czy wy to widzicie? Nie wierzę! Nigdy nie miałam takiej świecącej zabawki do klocków. Ekstra! Ale świetnie. Otwieram dziewiąteczkę, którą otwiera się bardzo trudno. Ale zaskoczyli mnie na maksa w tym kalendarzu, mówię Wam. Co to jest? Widzę dużo folii.
i dużo rzeczy, naprawdę, w tym kalendarzu mega dużo rzeczy się trafia. Ja już mnóstwo kalendarzy otwieram na moim kanale, możecie zobaczyć sobie i z tego roku, i z poprzedniego, to tutaj naprawdę w porównaniu do tych wszystkich innych rzeczy tego jest mega dużo. O! Coś wyleciało. I tutaj chyba jest jakieś stanowisko do malowania farbami. W środku był jeszcze taki dodatkowy woreczek. Nie wiem, pędzelki czy to długopisy. Tutaj wydaje mi się, że są to wiaderka, takie w różnych kolorkach. I to są do nich uchwyty. Spróbuję to zamontować. Jedno jest i drugie. Udało się. Ciach, postawimy akurat na kolorze zielonym. Mamy już czerwone. Czas na żółte. I niebieskie. Wszystko ładnie tutaj zamontowane, więc możemy przechodzić do dziesiątki. Ciach. Co tutaj będzie? Coś do składania. Zielono, niebiesko, czerwone elementy. Nie wiem, co to będzie. To będą te wagoniki, ta ciuchcia. No to czeka mnie trochę składania tego. Zaczynamy od początku. Komin. Teraz daszek, koła jedne i drugie, pierwszą część mamy gotową. Teraz będą przyczepki, daszek jest, koło i koło. I teraz to razem połączyłam i kolejne dwa wagoniki i kolejne dwa wagoniki. Tak samo, dachy są, koła w jednej są. O, tak trzeba połączyć, ciach. I jeszcze tutaj ostatnie kółeczka. Wow, jakie to długie. Odjazd. Jedenasteczka, całkiem duże okienko. Bez choliki. Co to jest? Wygląda to jak zjeżdżalnia. Może ją do czegoś trzeba będzie przymontować, ale nic więcej w tym okienku nie ma. Dwunasteczka. Czyli jesteśmy dokładnie w połowie kalendarza, bo jak wiecie, mamy tutaj 24 okienka z niespodziankami do otwierania. Misio piłka, może tutaj, słuchajcie, jest koszyk na zabawki. Rozcinamy, wysypujemy. Tak to się z bliska przedstawia, misiu i piłeczka. Numer 13, bardzo malutkie okienko. Ciekawe, co tutaj będzie. O, mamy jakąś figurkę, jakąś dziewczynkę z tego, co mi się wydaje. To niezła dziewczynka, jak to chyba taki skrzacik, pomocnik Mikołaja. Zobaczcie, mamy taką super czapeczkę, krasnoludka. I to jest dokładnie to samo, co tutaj na kalendarzu. Numer 14. Ciach. Co to może być? Coś dziwnego, niebieskiego. To jest konik na biegunach, ale wygląda trochę jak zebra, bo jest taki kropkowany, albo nie, jak dalmatyńczyk. Puśćmy go tutaj. Fajnie się buja. Piętnasteczka, otwieram szybciutko, bo już szesnastki się nie mogę doczekać, bo szesnastka to takie mega wielkie okienko. Ale prezent! Piękny! A prezent to pudełeczko, możemy coś do środka spakować. O, wow! Moim dotychczasowym ulubionym kalendarzem to chyba były właśnie takie z Lego, a te z Playmobil są ekstra. Tutaj mamy dół prezentu, wkładamy laleczkę i coś takiego, nie wiem co to jest. I pakujemy, zobaczcie, można to ładnie zamknąć. Ciach! Słychać, że tam coś jest. Tak jak mówiłam, czas na tą szesnastkę, która jest naprawdę bardzo duża. Czy to renifer? Tak! Ale on chyba będzie się ruszał, z tego co widzę. Po tej części to chyba będzie miał ruchomą głowę. Tak! Może się to schylać i coś jeść na przykład, ale ekstra. Choć te konie ze szlajcha, co ostatnio otwierałam, tak mnie zachwyciły. Musicie koniecznie zobaczyć ten kalendarz. Otwierałam calutki z konikami, tam były piękne figurki. A siedemnasteczka, taka malutka, na samej górze. Coś zielonego. Wiaderko i rośliny. Tak mi się wydaje, że to chyba jest jedzenie dla naszego renifera. Nie wiem, czemu chciałam powiedzieć, że dla jednorożca. Dobra, na początku zamontujemy tutaj uchwyty do wiaderka. O, super. I do tego wiaderka możemy włożyć marcheweczkę.
A nie, marchewkę, przepraszam bardzo, jeszcze trzeba tutaj ją zmontować. O, teraz super jest wszystko. Jest taka fajna, mięciutka ta marchewka. Gdzie jest marchewka? Jest też troszeczkę zieleninki. Zobaczcie, on teraz będzie sobie mógł tutaj jeść. Om nom 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 nom. 18 przy choince. Czy to będą jakieś ozdoby choinkowe? Nie, chyba jakiś ludzik. Widzę tutaj Bob budowniczy. Dokładnie tak. Kolejny skrzat. Halo! Wychodź! Coś się przyczepiło. Ale przynajmniej przy okazji mi się to otworzyło. Tak. Jak to jest chyba pracownik miesiąca. Zobaczcie, jaki on zadowolony i uśmiechnięty. 19. Całkiem duże to okienko. Co my tu mamy? To wygląda mi na żagiel. Co, oni tam będą pływać? No w sumie tak. Tam, gdzie się przelecieć nie da. Tam, gdzie jednorożców. Jakich jednorożców? Reniferów nie ma. To może na wodzie Mikołaj popłynie. No szczerze wam powiem, że mnie to rozśmieszyło, bo trochę do świątecznego klimatu to nie pasuje, ale z drugiej strony spoko, bo jak ktoś będzie chciał później używać tych figurek, to się przydadzą nie tylko na święta. Fajowa ta żaglóweczka. Jeszcze tylko 4 okienka do otwierania. Teraz czas na numer 20. Tutaj mamy taką taczkę. O! Jeszcze coś bym zapomniała. Zobaczcie. To chyba jest taki uchwyt do niej. 3, 4, siu! Zaczynam od tej najprostszej części, czyli przyczepiam kółka. A te drugie to gdzie? Dobra, już wiem. Tutaj trzeba coś zaczepić. Do tego będą kółeczka. Ciach. Tutaj wbijemy jeszcze śrubkę. Wszystko dobrze poszło. Teraz czas na przyczepienie. Tyk! I zgodnie z tym obrazkiem udało mi się tutaj to zmontować. I nawet już, słuchajcie, nasz ludzik tutaj trzyma to w łapce. Tutaj jak na obrazku. 21. Coś maleńkiego. To chyba jakiś stolik. Małe okienko nie oznacza, że mała zawartość, bo dużo tutaj tych rzeczy. Ja myślałam, że to stolik, ale widzę, że tutaj jest jakaś naklejka, więc chyba będziemy wyklejali tutaj jakieś instrumenty. Wygląda mi to na takie cymbałki do grania. No to wyklejamy. Tyk. Chyba nawet równo udało mi się to zrobić. I tutaj jest miejsce na pałeczki. Jedna. I druga. Jakie jeszcze instrumenty kojarzą wam się ze świętami? Mamy tutaj flecik. Kto miał w szkole takie lekcje na muzyce, flet, ja pamiętam, że były. I tutaj jakaś gitarka, tak mi się wydaje. 22. O nie, już tak mało okienek, ale ciężko się to otwiera, powiem wam. Czym mniej tych rzeczy, tym ciężej. O, co to może być? Chciałabym wiedzieć, do czego to służy, ale ja nie wiem. To może taki worek na prezenty. Mm-hmm. 23, czyli przedostatnie okienko. Kolejny prezencik do pakowania i kolejne nowe rzeczy w środeczku. Widzę, gwiazdka nawet jest. Bardzo ładne żółte kolory. Nawet nie wiecie, jak mi się mega ten kalendarz podoba. Muszę wam przyznać, że jest naprawdę ekstra. Gwiazdka. Jak ją sobie zaczepiłam, może będzie się dało gdzieś to dalej przyczepić. Tutaj wkładam. Nic, może później coś włożymy. I teraz nadszedł wielki dzień, coś na co czekałam tutaj przez cały odcinek. Dajcie znać, czy wy też, co tutaj będzie. Uwaga! Co to może być? To chyba sanie Mikołaja, widzę po tych naklejkach. Wow! Dobra, dobra, ja szybko to otwieram. Szybko. Ale będzie składania. Dobra, zaczynam od wyklejenia moich sań, także pierwsza naklejeczka, ciach, idzie tutaj z tej strony, tak chyba w miarę równo mi się udało to nakleić, czas na drugą i odklejamy, ciach,
No tutaj już tak równo się nie przykleiło, ale wiecie o co chodzi. Ta zielona część, póki co nie wiem do czego nam się przyda, ale zamontujmy tutaj siedzisko na saniach. Chyba jakoś tak to ma być. I spojrzałam sobie na karteczce tutaj tej, że mamy tutaj mocowanie do naszego renifera, więc już to wszystko ładnie przyczepię. No i dobra, montujemy ten pojazd magiczny do naszego reniferka. Z jednej strony już jest. Teraz czas na drugą. Ciach. Do środka sobie wsadzimy wór prezentów. Z tyłu możemy też zapakować prezencik. O, jest tutaj miejsce na tą gwiazdkę, która trafiła się w poprzednim okienku. Akurat idealnie to pasuje. I zrobiłam tutaj taką ustawkę, jak ja to mówię, wszystkie rzeczy, które trafiły mi się w tym kalendarzu adwentowym. A ja zapomniałam o jeszcze rowerku i o tych farbach. I jak ja to mówię, tak to mniej więcej wygląda nasz renifer oczekujący na Mikołaja, kolejka. Chyba będzie wiozła prezenty tutaj ta przepiękna latarenka elf, któremu czapka spadła na oczy. Mikołaj z listami pilnuje listy prezentów. Tutaj nasz pracownik miesiąca. Tu z tej zjeżdżalni wpadają do opakowania prezenty. Tutaj elfik pomaga z prezentami na stole. Dużo roboty i tak wygląda pracownia świętego Mikołaja. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podobała. Ja nie mogę zdecydować się na jedno. Moim zdaniem wszystkie rzeczy były super, ale te rzeczy razem wzięte tworzą przepiękną całość, no po prostu jest to chyba najlepszy kalendarz adwentowy, jaki otwierałam. No i to światełko, które teraz zgasło, zapalimy je raz jeszcze. Ekstra! A więc serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że o 8 codzienne filmiki na moim kanale. Żeby ich nie przegapić, koniecznie kliknijcie na dole czerwony przycisk subskrybuj. Zróbcie mi taki prezencik z okazji świąt. Będzie mi bardzo miło. No i do zobaczyska w kolejnych filmikach. Buźka, do zobaczenia, pa pa!